No zobacz, teraz drugim pasem jedzie. Zobacz. Zobacz. Gościu, zdecyduj się na pas. Czy ja teraz go zatrzymam, może? No zobacz, jak on jedzie, ty. Dwoma pasami. Przede mną jedzie kierowca, który bankowo jest pijany. Non stop o krawężniki się uderza. Dwoma pasami jedzie. Opel Vectra, srebrna. Jadę za nim. Jedzie w kierunku ulicy Wyszyńskiego, powstałem sobie Wykopolski, w kierunku Wyszyńskiego. Za chwilę będzie przy ulicy Wyszyńskiego. Może mi się uda go zatrzymać, bo on jedzie w ogóle... Dwoma pasami. Na przejście właśnie dla pieszych. Ja pierdziele, co on dwa lata się w głowie nie mieści, tak powiem. No. Nagrywamy go, nie wiem czy nie uderzy za chwilę w coś, bo... Albo w kogoś. Znowu po krawężniku. Dobra, ja za chwilę może go zatrzymam, bo on chyba zaraz coś wjedzie, wie pan? No czy ja się nie rozłączam, dobra? Ja się nie rozłączam, okej? Okay? Dobra, ja daję telefon ewentualnie mojej żonie. Trzymaj. Dobra, mam czerwony, weź ten. Wyskocz do niego. Ja go zatrzymam.